Szanowny Państwo, kochani moi, dalsza część. Chcę powiedzieć o wiceprzewodniczącym. Teraz kamerę proszę skierować na wiceprzewodniczącego mego, Wojciecha Suchodolskiego. To jest człowiek godny, uczciwy i sprawiedliwy. Ten portfel pokazuje. Ten portfel raz poszedłem do ubikacji, do WC. U mnie w ubikacji stoi wiadro metalowe. Wypadł mnie z tej kieszeni. Czarny spodniak był. Wypadł. Wszędzie szukałem. A on pił kompot. Jak dziś pamiętam. Pił kompot. Tutaj. Truskawkowy pił. I tu siedział. Ja przyszedł z płaczem. On mówi, a czego płaczesz? Przyszedł. A mówię, Wojtek kochany, ja portfel zgubiłem gdzieś. Albo w samochodzie, nie ma w Asterce. Bo zamieniłem Nysę na Asterkę, mam samochód. To wybrał mój wiceprzewodniczący Wojciech Suchodolski. Dziękuję Tobie, Wojtku. Z całego serca. Dziękuję. I co? Dalsza historia. Ten portfel, jak pokazywałem, gdzie znajdował się? Zgadnijcie Państwo. W wiaterku metalowym, w ubikacji. A on na mnie mówi tak. Ach ty głuptasie, ach ty taki, ach ty owaki. I to prawda, szanowni Państwo, kochani. On miał rację, że jestem głuptas, jestem roztargniony, bo mam dużo spraw do załatwienia, jestem roztargniony czasami. Zakochany. Proszę? Zakochany może. No, zakochany to nie, panie redaktorze, ale, a może zakochany, nie wiem, byłem. To przyzna się, która twoja kochanica jest. Panie wiceprzewodniczący, powiem tak. Odpowiem na pana pytanie. Jak pan będzie na weselu, to wtedy pan będzie wiedzieć. Panie wiceprzewodniczący, panie Wojciechu. I teraz ja jego nazywam nie przyjacielem, ale nazywam jeszcze lepiej. Bratem kochanym, braciszkiem. Bo on mnie pomaga. On mnie rozpala w piecu, podkłada, wszystko, co trzeba, to pomaga. Drzewka rąbie, no piłowo, ja piłuję drzewka, on na rąbie, przyniesie węgiel, podkłada w nocy, ja śpię, a on wstaje, podkłada. Dzień w dzień on podkłada. On pilnuje pieca kaflowego w kuchni i on jest całym moim, a jeszcze chcę powiedzieć o nim, jedna sprawa. Teraz proszę skierować na te sałatki. Proszę kamerę. Bo nie mogę inaczej pokazać, tylko jak pan skieruje, panie redaktorze. Pyszne? Tu stoją dwie sałatki. Oj, kurczak, jeszcze nie zjadłeś. Tak mogę tylko zrobić, żeby nie wywalić. To jest robota przez mego wiceprzewodniczącego. To ja zjadłem. A była pełna micha. Zobaczcie, ile zjadłem. Druga sprawa. Weź pan, panie wiceprzewodniczący. Weź Wojtek, kochany braciszku. Tu co jest? Kurczak. To jest robota przyrządzona przez tego człowieka, przez mojego wiceprzewodniczącego. Co tylko zrobi, to jest bardzo mnie smakuje, bardzo pyszne i tak dalej. I za to ja mu z całego serca dziękuję. Niech Pan Bóg prowadzi i żeby się urządził. Proszę. Nie płacz, proszę nie płakać. Ale proszę Wojtku, spełnij moje marzenie, żeby założył rodzinkę. Ja proszę. Nie płacz, bo to nie jest zdrowe. Wiem, panie wiceprzewodniczący, panie Wojciechu, braciszku kochany, ale jak mówię, to ja proszę Boga, żeby pan się ożenił się. Żeby ja zobaczył, żeby był dziadkiem. Już mam swoje lata. 52 lata. Już trzy się zakręcił, ulałem i poszło.
To chcę, żeby choć od ciebie dzieci wybrać. Szanowni Państwo, kochani... Masz nie płakać już. Kochani moi, tak jak mój brat kochany powiedział, żeby nie płakać, tak, ale jak mówię, to mnie łzy się wylewają, nadchodzą i ciężko mówić, ale proszę Boga, żeby on się żenił. I ten portfel, tu było, nie powiem ile pieniędzy było grubych. Ja to, bym też nie powiedział. To dobrze, że tam wody nie było. Wiarzę tym. Aby każdy papierek by na piecu był wysuszony, a później do banku trzeba byłoby jechać i załatwić sprawy, wymienić. I on wziął mnie do łazienki. Mówi tak. Spójrz na te wiadro metalowe. No jak wiadro, Wojtek. A spójrz w środek, co leży. Ja patrzę, tam portfel leży. A tam portfel leży. Panie redaktorze, to prawda. Pan się śmieszy, ale to prawda. Jak Bóg na niebie, to prawda, że tak było. Nie kłamie. I od razu wyjąłem jemu 20 zł i dałem. Ja nie jestem twoich pieniędzy, bo to... I jeszcze co? Tu leżą też pieniędzy. Też taka skarbonka jakby nazwę. Ale co mi twoje pieniądze jest? Kasetę na... Więcej pokazał. Na w swoim... Na bilion. Żeby on choć wziął ode mnie złotówkę. Nie. Leżą. Najwyżej umie takie żarty, przypuśćmy. Nieraz leżało 100 zł, 200 zł, mówię tak. O, ja znalazłem 200 zł, ale to nie moje. Niech leżą. To jest takie żarty znowu, panie Wojciechu. I wiem o tym. I za to tobie z całego serca dziękuję. I powiedziałem, że do śmierci mojej on tu będzie mieszkał. Ma tu łóżeczko. Teraz proszę skierować kamerę. I będzie tu on u mnie aż... O, taki piesek! Aż do śmierci będzie ze mną. Jeździmy razem, wszędzie. Zakupy robimy, mleko, nie mleko. Wspólnie robimy wszystko. I na tym chcę zakończyć, ażeby człowiek dla człowieka podał rękę. Nie tak jak ja wyciągnąłem do zbóju rękę i chciałem, ażeby oni mnie pomogli wyremontować dom. A ciebie młotkiem chcieli załatwić. A oni mnie chcieli załatwić młotkiem. Chcieli mnie gardło poderznąć, bo mówili, że jak ja się zgłoszę się na policję, to mnie gardło poderzną i tak dalej, i tak dalej. O! Szanowne Państwo, kochani moi, tacy ludzi powinno być od razu, jak kiedyś było, pokaz na szubienicę. Było kiedyś pokazywanie na mieście, że jak człowiek coś ukradł od człowieka, albo to zrobił, to za Niemcami, choć Niemcy byli mordercami. Palca obcinali od razu. Ale na jedną sprawę popieram ich. Najmniejszy palec, obcięty koło samego tu, i wniósł w ręku i pokazywał, krzyczał: ja złodziej, ja bandyta, ja złodziej, ja bandyta. Tak krzyczał. Przez 3 dni to mi opowiadał tatuś świętej pamięci. I nie było ani bandystwa, ani złodziejstwa. Ani niczego. Za Niemcami stodoły, chlewy, to na kłódki się nie zamykało mieszkania. Tylko na takie zaszczepki byli. Tylko zaszczepiło się, zaszczepko poszło w pole. Nikt ni u kogo nie ukradł. Stodoła na kłódkę nie było zamykana. Kijek. Znalazł tam jakiś kijek mocny, żeby tylko wiatr nie otworzył. Żeby, jak wiatr duży jest. Potwar
stoi.